Witam serdecznie, nazywam się Monika Gross, pracuję w Muzeum Archeologicznym Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia i dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić wykład związany z wystawą czasową prezentowaną w naszym muzeum w Arsenale Truzo Legenda Bałtyku. Mój wykład będzie opowiadał o nadbałtyckiej strefie gospodarczej, takim fenomenie wczesnośredniowiecznej Europy. Ta strefa gospodarcza połączyła ze sobą ludy mieszkające nad Bałtykiem i połączyła również te ludy z centrami cywilizacyjnymi ówczesnego świata. Także zapraszam serdecznie na wykład. Bohaterów dzisiejszego wykładu będzie kilku. Pierwszym z nich i chyba najważniejszym jest samo Morze Bałtyckie. Akwen stosunkowo niewielki, nieszczególnie głęboki, o niskim zasoleniu, a jednak zupełnie wyjątkowy. Jego wybrzeża we wczesnym średniowieczu zamieszkiwały ludy o różnym pochodzeniu, kulturze i stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Należeli do nich Skandynawowie, Finowie, Bałtowie i Słowianie. Ta różnorodność etniczna nigdy jednak nie była przeszkodą w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów, tak jak nie były nią wody Bałtyku dla tych wszystkich, którzy posiedli umiejętności szkutnicze, a ludy morza opanowały tę sztukę do perfekcji. Gdy mówimy o średniowiecznych łodziach, to na myśl przychodzą nam przede wszystkim łodzie wikińskie, tak zwane langskipy, często określane także jako snekia, czyli cienkie, długie przedmioty wystające z wody po prostu. W powszechnej świadomości funkcjonują one jednak jako drakary, czyli smoki. Naprawdę jednak nazywano tak tylko największe okręty z dziobnicami wyrzeźbionymi na kształt smoczych głów. Wbrew utartej opinii, długie łodzie wiosłowe wyposażone w jeden maszt nie nadawały się do pełnomorskiej żeglugi, a raczej do wojennych wypraw. A prawdziwi żeglarze odnosili się do nich po prostu z pogardą. Największym osiągnięciem normańskiego szkutnictwa były pełnomorskie statki handlowe Knorr, które dzisiaj nazwalibyśmy transportowymi. Były bardziej pękate, świetnie nadawały się do walki z falami i do przewożenia towaru. Ich wyporność wynosiła 40-80 ton, a największe z nich mogły zabrać w rejs oceaniczny do 40 ton ładunku. Tylko najbogatsi mogli pozwolić sobie na zakup statku do wyłącznie jednego rodzaju żeglugi. Pozostali potrzebowali konstrukcji uniwersalnych, które nadawały się zarówno do dalekomorskich wypraw handlowych, jak i do okazjonalnych łupieckich ekskapat. Takie statki ogólnego przeznaczenia nazywane były skuta. Ich głównymi zaletami była szybkość i stosunkowo duża ładowność. Dzięki swoim nieprzeciętnym zdolnościom szkutniczym i żeglarskim, Skandynawowie z łatwością opanowali morskie trasy. W okresie od 8 do końca X, tak mniej więcej początków XI wieku, w tym okresie tak zwanym, jakże słusznie, wikińskim, Bałtyk stanowił dla wikingów faktycznie ich takie morze wewnętrzne. Zdaje się, że nie byli oni w swoich poglądach odosobnieni, bo Bałtyk nazywany był również Morzem Waregów, czyli wikingów inaczej, w 1030 roku przez perskiego geografa Al-Biruniego, tak samo jak w 1115 roku przez kronikarza ruskiego Nestora. Wydaje się, że na bazie tego właśnie wikińskiego szkutnictwa własne, zresztą niemałe umiejętności w tej materii, rozwijali również Słowianie. W słowiańskich stoczniach budowano okręty zbliżone wielkością do średnich jednostek skandynawskich. Były one krótsze i bardziej płaskie od langskipów oraz różniły się kształtem dziobu i rufy. Nie były wprawdzie tak łatwe w manewrowaniu jak wikińskie, ale były za to stabilniejsze i bezpieczniejsze na wzburzonym morzu. Według reliefu z drzwi katedry gnieźnieńskiej z XII wieku na dziobnicy i na tylnicy posiadały zdobienia w kształcie głów węży lub smoków. Maszt przymocowany był do środkowej wręgi za pomocą specjalnego drewnianego spojenia, a żagle sporządzano wyłącznie z płótna. Jako ster służyło szerokie wiosło, a kotwicę tworzył przewiercony kamień osadzony niekiedy na drewnianej ramie. Duże, handlowe łodzie słowiańskie nazywane były korabami, były szersze i miały większe zanurzenie od windaskipów, czyli słowiańskich okrętów. Należy pamiętać, że w średniowieczu preferowano przemieszczanie się i transport przede wszystkim za pośrednictwem szlaków wodnych. Szlaki te były po prostu szybsze, łatwiej dostępne, w przeciwieństwie do dróg na lądzie, których z uwagi na gęste zalesienie znacznych połaci Europy było po prostu znacznie mniej. Przemieszczanie się nimi było trudne, powolne i po prostu niebezpieczne. Dlatego właśnie tak znaczącą rolę w społeczeństwach odgrywali ludzie morza, żeglarze, kupcy, poszukiwacze przygód i nowych lądów, a także i piraci. W kontekście europejskiego piractwa morskiego pamięta się zazwyczaj o Norwegach, Szwedach i Duńczykach noszących wspólne miano właśnie wikingów. Było ono bardzo adekwatne, gdyż wikingr w języku staroislandzkim znaczyło po prostu grabież.
W pewnym okresie jednak najgroźniejszymi piratami na Bałtyku stali się słowiańscy chomśnicy. Okres ich największej chwały i najzuchwalszych czynów przypadał na koniec X, początek XI wieku. Wtedy bowiem złamani przez chrześcijaństwo wikingowie stracili na znaczeniu. W kronikach znajdziemy liczne zapisy z działalności bałtyckich piratów. Wśród najważniejszych dat pojawia się rok 1043, kiedy to chomśnicy zdobyli i splądrowali bogaty duński port Hedeby, a także rok 1135, kiedy to słowiańska flota pokonała flotę skandynawską, otwierając sobie drogę do złupienia stolicy Danii. W roku 1136 natomiast chomśnicy pod dowództwem księcia Racibora Pomorskiego wyruszyli na wyprawę łupieszczą na norweską Konunga Helę. Wpłynęli w głąb lądu wąską rzeką, uniknąwszy zasadzek, pokonali norweską flotę i złupili miasto. Książę Racibór prowadził także łupieszcze wyprawy na Danię w latach 1136-1138. To właśnie na skutek tych wypraw w tamtejszych kościołach zaczęto modlić się słowami „Otwórz Słowian, zachowaj nas Panie”. Jednym z najsłynniejszych piratów słowiańskich był niejaki Jan Wyszak, który szczególnie upodobał sobie wyprawy łupieszcze na Danię. Popadł jednak w niewolę i za swoje pirackie czyny został skazany na śmierć. I tutaj zaczyna się najciekawsza, już taka na wpół legendarna część jego historii. Wyszakowi bowiem, kiedy siedział w lochu i czekał na wykonanie wyroku, przysnił się biskup niemiecki Otton, który wtedy chrystianizował pogańskie Pomorze. We śnie kapłan obiecał Wyszakowi wolność, kiedy tylko przyjmie wiarę chrześcijańską. Kiedy Wyszak obudził się, spostrzegł, że krępujące liny opadły, zdołał wydostać się z więzienia i przepłynąć morze w małej dłubance, a następnie tę dłubankę na pamiątkę zawiesił nad bramą Szczecina. Inną, taką ogromnie ważną grupą społeczną, która była bardzo silnie związana z morzem, byli w tamtym okresie również kupcy. Na początku XI wieku benedyktyński opat Elfik z klasztorów Elsham, Oxfordshire, opisał różne zawody. Kupcowi włożył w usta takie słowa: służę z pożytkiem królowi, szlachetnie urodzonemu, bogatemu i całemu ludowi. Wchodząc z moim towarem na pokład okrętu, płynę aż do zamorskich lądów, sprzedaję swój towar i zakupuję cenne przedmioty, których nie ma w moim kraju. Przewożę je, narażając się na wielkie niebezpieczeństwa. Czasami padam ofiarą katastrofy morskiej, tracąc przy tym wielkie dobra i ledwie uchodząc z życiem. Początkowo kupcami byli po prostu tacy zbrojni żeglarze, którzy w zależności od potrzeb, możliwości i okoliczności albo handlowali, albo grabili. W tamtych czasach granica między kupcem a grabieżcą była bardzo płynna. Dominującą rolę odgrywali w tej grupie zdecydowanie Skandynawowie, którzy kontrolę nad szlakami handlowymi przejęli od kupców fryzyjskich. Fryzowie bowiem już od VI wieku byli dla Skandynawów pośrednikami handlowymi nie tylko z merowińską Europą, ale i z muzułmańską Andaluzją, dla której sprowadzali niewolników m.in. z Anglii, z Saksonii, z Zadolnej Łaby, no, czyli także Słowian, a także również z Bizancjum. Przyjmuje się, że dla wikinga takim substytutem normalnej wymiany handlowej był rabunek i plądrowanie. Kiedy Normanowie wpływali do obcego portu, zawieszali na maszcie czerwoną tarczę na znak pokojowych, handlowych zamiarów. Natomiast nagminnie, po dokonaniu tej wymiany handlowej i załatwieniu wszystkich interesów, tarczę zdejmowano, a port łupiono, odbierając z powrotem to, co przed chwilą sprzedano. Stopniowo, w miarę rozwoju społeczeństw zaangażowanych w wymianę handlową, kupcy wyodrębnili się jako jedna z najważniejszych grup społecznych. Żeby sprawnie funkcjonować, musieli oni posiąść szereg umiejętności. Ciekawie bardzo opisuje to taki norweski tekst z XIII wieku, Speculum Regale, po polsku Lustro Króla. To był taki tekst edukacyjny, napisany w języku staronordyjskim, który zajmował się polityką i moralnością. Tekst ten był przeznaczony do nauczania przyszłego króla Norwegii, Magnusa IV prawodawcy, przez ojca Hakona IV Starego i ma taką formę dialogu pomiędzy ojcem a synem. I tutaj ojciec, pouczając syna, wymienia takie liczne cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry kupiec. Powinien mieć odwagę, gdyż często przyjdzie mu narażać życie na morzu wśród pogan. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, znajomość nawigacji wśród gwiazd, przezorność i rozwagę przy doborze wspólników w interesach.
Dobre wykształcenie. No, kupiec powinien znać języki obce, aby móc się porozumieć z kontrahentami. Powinien znać miejscowe obyczaje i prawo handlowe. Kupiec musi być również osobą dobrze wychowaną, aby nie zrazić do siebie ludzi, ale zdobyć ich sympatię. Nic więc dziwnego, że ludzie zajmujący się kupiectwem byli doskonale wykształceni i obyci. I dlatego byli również takimi nośnikami idei i kultury. Nawet jeśli robili to nieświadomie, to już sama ich obecność oznaczała dla miejscowej ludności obcowanie z dalekim, egzotycznym światem. Byli to już kupcy prawdziwie zawodowi, których odwaga, umiejętność i determinacja sprawiły, że kraje basenu Morza Bałtyckiego zyskały połączenie z centrami cywilizacyjnego świata. Szlaki handlowe, które przetarli, pokrywały gęstą siatką całą Europę, wiodły nad Morze Czarne do Bizancjum, przez Morze Kaspijskie i historyczną krainę Choryzm nad Amudarią, na daleki wschód do Bagdadu, Taszkentu i Samarkandy, a nawet dalej do Chin. O zwyczajach kupców i podróżujących tymi szlakami ciekawie pisał arabski podróżnik Ahmad ibn Fadlan. Opisał on na przykład system funkcjonowania szlaku karawanowego między właśnie Choryzmem a krajami Europy Wschodniej. Otóż podróżujący kupcy mogli się zaopatrywać u zaufanych przyjaciół na szlaku w żywność, dając im w zamian potrzebne towary. Wymieniali też zdrożone konie i wielbłądy na wypoczęte. Mogli się u nich również w razie potrzeby zapożyczyć i zwrócić pieniądze w drodze powrotnej. Gwarancji pod taką pożyczkę udzielała cała karawana. Jeśli więc dany kupiec uciekł po drodze albo zginął, jego towarzysze zobowiązani byli uregulować jego dług. W Choryzmie funkcjonowali też bankierzy wymieniający pieniądze, u których można było kupić przybory do gier hazardowych i wymienić lokalny pieniądz na dirhemy. Z tych dalekich krain sprowadzano przede wszystkim dobra luksusowe. Takie jak pożądane przez ówczesne elity jedwab, przyprawy, egzotyczne owoce, biżuterię, a także sam kruszec srebrny. W zamian oferowano bursztyn, skóry i futra, sól i niewolników. Handel niewolnikami był niezwykle dochodowy. W początkach X wieku cło za przewóz niewolnicy przez granicę w Rafelsetten wynosiło 4 denary. Przyjmując, że cło stanowiło tak około 1% wartości, uznaje się, że niewolnica kosztowała w tym czasie około 400 denarów. Była to ogromna kwota. Wyliczono, że cena niewolnicy stanowiła równowartość środków potrzebnych do wyżywienia jednego dorosłego człowieka przez około 7,5 roku. Zyski płynące z handlu niewolnikami były więc tak ogromne, że zajmował się tym nawet Kościół. Dobrami luksusowymi sprowadzanymi do strefy bałtyckiej była także broń. Nie była ona jednak przedmiotem powszechnego handlu. Pozostawała zazwyczaj w takim zamkniętym obiegu pomiędzy elitami. Najbardziej luksusowe okazy sprowadzano z pracowni nadreńskich. Kupowano głównie same głownie mieczy, które później oprawiano w głowice o lokalnej formie. Głowice tych mieczy były bardzo często pięknie zdobione. Do zdobienia używano najczęściej miedzi, srebra, złota, także stali. Rzemieślnicy i artyści z Półwyspu Skandynawskiego głównie w tym okresie wikińskim doszli do prawdziwego mistrzostwa technik zdobniczych. To był niemal taki jubilerski kunszt w połączeniu z bardzo charakterystycznym stylem i zaowocowało to powstaniem po prostu wielu przepięknych egzemplarzy broni, które dzisiaj są nierozerwalnie łączone z wikingami. Często przetrwały one do dzisiaj dzięki użyciu właśnie tych materiałów, takich jak złoto czy srebro. I najczęściej wtedy spotykaną bronią pochodzącą najprawdopodobniej właśnie z tych pracowni nadreńskich są słynne już miecze z inskrypcją Ulfbert. Była to broń naprawdę wyjątkowa. Wykonana ze stali tyglowej, czyli żelaza poddanego procesowi nawęglania w bardzo wysokiej temperaturze. Technika ta była tak doskonała, że metal był niemal całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń, co nadawało tej broni niezwykłej elastyczności i odporności na złamania. Miecze te jednocześnie były lekkie i nie tępiły się. Nic dziwnego, że uznawano je za broń magiczną. Przebadano ponad 40 okazów tych mieczy pochodzących z różnych krajów Europy i wykazano, że wiele z nich było podróbkami. Jakość metalu nie była w nich tak doskonała. Nie wiadomo, kim był kowal produkujący oryginalne miecze, niewątpliwie jednak osiągnął on niezwykłą biegłość w sztuce kowalskiej, a swoimi sekretami nie dzielił się z nikim.
Innym, rzadko rejestrowanym archeologicznie, a bardzo ważnym rodzajem dóbr luksusowych były tkaniny, często zdobione złotą lub srebrną nicią. Inną kategorią takich zabytków były naczynia szklane. Odnaleziono fragmenty naczyń szklanych wyprodukowanych w Cesarstwie Karolińskim, w Anglii oraz na Wschodzie, na Rusi, Kaukazie i w Kalifatach Arabskich. W strefie nadbałtyckiej, a szczególnie w Skandynawii, istniała jeszcze jedna kategoria przedmiotów luksusowych, które jednak z dzisiejszego punktu widzenia nie wzbudzają aż takiego zachwytu jak szkło czy miecze. Chodzi o ceramikę słowiańską. Naczynia te wyróżniały się doskonałością technologii i formy i stanowiły zapewne luksusową zastawę. W Skandynawii garncarstwo było dość słabo rozwinięte, więc popyt na produkty tych garncarzy słowiańskich był ogromny. Oprócz dóbr luksusowych, których odbiorcy siłą rzeczy stanowili dość wąską grupę, w obrębie strefy bałtyckiej handlowano praktycznie wszystkim, co znajdowało zbyt. Przedmiotem handlu na skalę masową była głównie żywność, zarówno zwierzęta hodowlane, przede wszystkim bydło, ale także konie, świnie, owce, kury, larwy czerwca, futra i skóry kunie, wiewiórcze, bobrowe, sobolowe. Oprócz zwierząt handlowano również płodami rolnymi i produktami żywnościowymi. Opłacalnym zajęciem była również produkcja i eksport piwa. Piwo chmielowe produkowano w takich centrach jak Hedeby, Birka czy Stara Ładoga. Kolejną kategorią przedmiotów, którymi handlowano, były surowce naturalne. Oczywiście bursztyn, wydobywany głównie na Półwyspie Sambijskim, którego transporty docierały aż do Chin, ale także sól, prawie niedostępna w Skandynawii, wydobywana głównie w Europie kontynentalnej. Solanki nadające się do eksploatacji znajdowały się w Turyngii nad Sołamą, w niektórych rejonach Meklemburgii, w okolicach Kołobrzegu oraz na Kujawach, m.in. w Kruszwicy. Ośrodkiem, który wyrósł na handlu solą, był zespół Bardy, Kołobrzeg, a także Truzo. Zainteresowanie strony słowiańskiej budziło niewątpliwie żelazo pozyskiwane z wysokojakościowych rud skandynawskich o podwyższonej zawartości niklu. Importowano zresztą nie tylko surowiec, ale także gotowe wyroby, proste narzędzia do pracy, a także niektóre typy noży wykonane w specjalnej technice zgrzewania kilku warstw żelaza o różnym stopniu nawęglenia. Innymi przedmiotami wykonanymi z surowców naturalnych, które cieszyły się dużym powodzeniem, to były osełki wykonane z łupku fylitowego pochodzenia norweskiego, a także naczynia ze słonińca, takiego bardzo miękkiego kamienia występującego niemal wyłącznie w Norwegii, a także żarna wykonane z bazaltu. Rzecz jasna, w wymianie z takimi społecznościami lokalnymi kupiec musiał dysponować odpowiednim ekwiwalentem za dobra będące przedmiotem jego zainteresowania. O ile w handlu dalekosiężnym posługiwano się dirhemami arabskimi bądź srebrną lub złotą monetą bizantyjską, to jednak w okresie poprzedzającym połowę X wieku nie może być mowy o używaniu pieniądza kruszcowego do takiej codziennej wymiany na terenach Słowiańszczyzny Zachodniej czy to tam Skandynawii. Do wymiany lokalnej dirhemy docierały jako siekańce, czyli takie monety w stanie bardzo rozdrobnionym. Bazowano bowiem na wartości, samej wartości kruszcu, z którego były zrobione, a nie na nominałach tych monet. W wymianie takiej handlowej ze społecznościami lokalnymi najlepszym ekwiwalentem były po prostu wyroby rzemiosła. Nieodłącznymi partnerami kupców byli zatem rzemieślnicy. Do preferowanych gałęzi wytwórczości zaliczały się szklarstwo, bursztyniarstwo, kowalstwo i rogownictwo. Masowo zbywane były zwłaszcza paciorki szklane. We wczesnych centrach handlowych znajdowano ich całe tysiące. Były one często produktami miejscowych pracowni handlowych. Pracownie szklarskie w wielu ośrodkach rzemieślniczo-handlowych początkowo bazowały na takich półproduktach, na pałeczkach szklanych przygotowanych ze szkła wykonanego z sody naturalnej natronu, który sprowadzano z Egiptu. Bazowano także na sprowadzanej z Nadrenii i Bizancjum stłuczce szklanej. W miarę rozwoju tego rzemiosła jednak zaczęły się pojawiać różnorodne, już rodzime receptury masy szklarskiej, które stanowiły taką tajemnicę zawodową mistrzów tego rzemiosła. Dzisiaj ich kunszt odkrywany jest dzięki takim bardzo szczegółowym analizom szkła zabytkowego. Na jeszcze bardziej masową skalę obrabiano bursztyn.
Liczne ślady działalności bursztyniarzy odkrywane są we wszystkich osiedlach rzemieślniczo-handlowych. Produkty bursztyniarstwa były tak popularne i pożądane, że nie tylko obsługiwały wymianę lokalną, ale docierały także na rynki handlu dalekosiężnego. W mniejszym stopniu ekwiwalentami były produkty z rogu i kości, takie jak na przykład właśnie grzebienie, ale także paciorki, chetki, pionki do gry czy też amulety. Pracownie obejmowały całe kwartały zabudowy, tak było na przykład na Wolinie, gdzie warsztaty umiejscowione były w dzielnicy na Srebrnym Wzgórzu. Wolin w ogóle był centrum produkcji grzebieni rogowych, a od X wieku także drewnianych rękojeści do noży oraz innych narzędzi dekorowanych bardzo charakterystyczną ornamentyką pierścieniowo-łańcuchową należącą do tak zwanego stylu Borre, jednego ze skandynawskich stylów w sztuce zdobniczej. Ta specyficzna ornamentyka związana była ze środowiskami znajdującymi się poza Skandynawią, zwłaszcza w Anglii Północnej i wokół Morza Irlandzkiego. Szczególnie upodobali ją sobie rzeźbiarze z wyspy Man. Była to sztuka eklektyczna, powstała z mieszanki skandynawskich, celtyckich i angielskich elementów. Została ona wprowadzona do tego repertuaru wolińskiego przez prawdopodobnie artystę duńskiego, który przed przybyciem na Pomorze pracował na Wyspach Brytyjskich. Ilość, jakość i oryginalność produktów wolińskich pracowni pozwalała na wprowadzenie do sztuki pojęcia pomorskiej szkoły ornamentyki skandynawsko-insularnej. Przedmioty zdobione stylem pierścieniowo-łańcuchowym odkryto także w miejscowości Żółte, niedaleko Trawska Pomorskiego. Jest to pokaźny zbiór pięknie zdobionych drewnianych łyżek. Popularność tych motywów zdobniczych świadczy o przenikaniu wzorców kulturowych, idei, a także po prostu określonej mody czy upodobań wśród ludów złączonych ze sobą kontaktami handlowymi. Kupcy musieli być zainteresowani tą sprawną organizacją wytwórczości rzemieślniczej. Nic więc dziwnego, że byli oni żywo zaangażowani w rozwój centrów rzemieślniczo-handlowych, zwanych także emporiami. Były to takie charakterystyczne osiedla zakładane w całej strefie nadbałtyckiej, mające na celu właśnie obsługę handlu dalekosiężnego i ułatwiających wymianę z miejscową ludnością. Były one punktami węzłowymi na szlakach wymiany dalekosiężnej, zarówno miejscami przeznaczenia transportowanych towarów, jak i punktami ich dalszej regionalnej już redystrybucji. W zdecydowanej większości powstawały one już w drugiej połowie VIII wieku, a niektóre, jak na przykład Helgo pod Sztokholmem, zaczęły funkcjonować już w V wieku. Wszystkie te osiedla, mimo ich bardzo różnej genezy, łączył ich zdecydowanie nieagrarny charakter. Wśród nich należy wymienić ośrodki skandynawskie, takie jak szwedzka Birka. Powstała w VIII wieku na wyspie Bjorko na jeziorze Melar i funkcjonowała do X wieku, kiedy to jej funkcje handlowe i administracyjne przejęła Sigtuna. Na Bjorko nie ma dziś już miasta. Jedynymi śladami po kwitnącej osadzie są pozostałości wałów niegdyś ją otaczających, a także ponad 3000 kurhanów, pochówków wikińskich, których badania przyniosły bezcenne informacje dotyczące wielu aspektów życia mieszkańców osiedla, od diety, przez ubiór, upodobanie do ozdób wszelakich, po oczywiście pochodzenie tych pochowanych tam. Wielu z nich było kupcami z krajów na wschód od Bałtyku, o czym świadczą dary grobowe, takie jak ozdoby stroju czy amulety wschodniego typu. Kres Birce położyła zmiana warunków hydrograficznych. W X wieku poziom wód zatoki Melar znacząco się obniżył i port stał się po prostu niedostępny dla ciężkich statków pełnomorskich. Birka utrzymywała ścisłe kontakty handlowe z duńskim Hedeby, leżącym u nasady Półwyspu Jutlandzkiego w miejscu dogodnej przewłoki pomiędzy przesmykiem Szlej a rzeką Trenę. W roku 808 władca duński Gottfred przesiedlił nad rzekę Szlej kupców ze słowiańskiego emporium Rerik oraz zabezpieczył przesmyk i przewłokę systemem umocnień Denewirke. W wyniku tej akcji rozwinął się w IX i XI wieku jeden z ważniejszych ośrodków wczesnomiejskich północnej Europy. W świetle wykopalisk już w drugiej połowie VIII wieku, na wyniesieniu nad odnogą Szlej, zwaną Hedebynor, powstało osiedle zamieszkałe przez przybyszów z Fryzji lub Saksonii. Hedeby było bardzo ważnym targiem i portem. Było to znane miejsce handlu niewolnikami. Tędy przewożono futra, skóry i inne płody północnych lasów i mórz na rynki Europy Zachodniej, a sprowadzano zboże, wino, żarna, naczynia szklane, gliniane, kamienne, różnego typu biżuterię, broń.
Dobra takie jak srebro i jedwab przywożono z Dalekiego Wschodu na statkach przymierzających Bałtyk. Bogata osada była obiektem częstych napaści, opisują je sagi islandzkie. Ostatnia napaść, zakończona całkowitym zniszczeniem miasta, miała miejsce w 1066 roku. Współczesna Hedeby była także osada w Ribe, na zachodnim wybrzeżu Jutlandii. Powstałe w VIII wieku niewielkie sezonowe targowisko w ciągu następnych 300 lat stało się głównym portem tego regionu. Niewątpliwie przyczyniło się do tego doskonałe położenie na przecięciu morskich i lądowych szlaków handlowych. Rzeka Ribea łączyła miasto z Morzem Północnym i co za tym idzie z rynkami Europy Zachodniej. Przez Ribę przepływały towary z warsztatów nadreńskich, naczynia szklane, broń. W połowie IX wieku miasto już było na tyle liczącym się ośrodkiem, że odwiedził je biskup Ansgar, przybywający w Danii z misją chrystianizacyjną. Jej wynikiem było zbudowanie w Ribe katedry, wokół której zaczęło się koncentrować nowe centrum miasta. Jest to jedyne miasto w Skandynawii, które od VIII wieku aż po dzień dzisiejszy jest nieprzerwanie zamieszkane. Takie podobne sezonowe targowiska, jakim na samym początku istnienia było właśnie Ribe, były bardzo gęsto rozsiane po wybrzeżach Bałtyku. Takim najlepszym przykładem może być Kaupang w Westfordzie na południowo-wschodnim wybrzeżu Norwegii. Była to sezonowa placówka rzemieślniczo-handlowa, wykorzystywana najprawdopodobniej jedynie latem. Nie odnaleziono tutaj stałej zabudowy mieszkalnej czy regularnej siatki ulic. Odkryto natomiast warsztaty rzemieślnicze produkujące proste narzędzia i biżuterię szklaną. Podobne ośrodki istniały w Aarhus, Dekopinge, w Skanii czy Paviken na Gotlandii. Sezonowe targowiska istniały także w Finlandii. Przykładem może być osada w Hämeenlinna. We wszystkich odkryto pozostałości warsztatów rzemieślniczych i przedmioty świadczące o udziale, czy też raczej pośrednictwie w handlu dalekosiężnym. Przez Finlandię właśnie, a dokładnie przez Zatokę Fińską, wiódł jeden ze szlaków handlowych do Bizancjum. Prowadził on przez rzeki Wołochow, Łowacz i Dniepr do Morza Czarnego. Była to nieco okrężna trasa, ale wielu kupców szwedzkich wybierało właśnie ten kierunek, gdyż nie mieli oni tak łatwego dostępu do zachodnich mórz jak Duńczycy czy Norwegowie. Na północnym krańcu tego szlaku, nad jeziorem Ładoga, wyrósł jeden z największych ośrodków handlowych wschodniej Europy – Stara Ładoga. Osada ta z małego targowiska, jakim była w VIII wieku, przekształciła się w rozległą, ufortyfikowaną osadę. Nie była w zasadzie miastem, ale właśnie ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym, głównym targowiskiem północnej Rusi. Według kodeksu hipackiego w 862 roku do Ładogi przybył wódz wikingów Ruryk i obrał ją za swoją stolicę. Od Starej Ładogi Waregowie żeglowali na południe, gdzie nad jeziorem Ilmeń istniała mała osada, która w IX i X wieku przekształciła się w kwitnący ośrodek handlowy Nowogród. Był on jednym z dwóch dużych ośrodków działalności Skandynawów na rosyjskim szlaku wodnym, prowadzącym do Bizancjum. Drugim z nich był Kijów nad Dnieprem. Wszystkie te ośrodki zamieszkiwała ludność słowiańska i skandynawska. Skandynawów, którzy osiedlili się na wschodzie, określano mianem Waregów, zaś miejscowa ludność słowiańska nazywała ich Rus albo Ros. Od tego miana nazwę miał wziąć cały kraj. Tereny te odwiedził arabski podróżnik, wspomniany już Ahmad ibn Fadlan, który ciekawie i bardzo barwnie opisywał zwyczaje ludu, wśród którego przebywał. Do dziś naukowcy spierają się o tożsamość tych ludów, do których dotarł arabski uczony, czy byli to Skandynawowie, czy jednak Słowianie. Pewnym jest, że zdołał on uchwycić proces etnicznej, kulturowej i społecznej asymilacji, w wyniku której skandynawscy Rusowie stali się słowiańskimi Rusami. Historycy do dziś spierają się, jaki był faktyczny udział Skandynawów w początkach tworzenia się współczesnej Rosji. Z pewnością mieli oni ogromny wpływ na rozwój gospodarczy tego regionu dzięki połączeniu z Bizancjum szlakiem od Waregów do Greków. Dotarcie do Bizancjum było zresztą takim głównym celem Skandynawów podróżujących w górę rzek wschodniej Europy. Przyciągało ich bogactwo tego miasta, a także olbrzymie możliwości, jakie ofiarowywało zwłaszcza wojownikom. Bizantyńczycy zresztą bardzo szybko poznali się na umiejętnościach wikingów i już w X wieku gwardia przyboczna cesarza niemal w całości składała się ze skandynawskich najemników, była to tak zwana Gwardia Wareska. Być może jednym z nich był ów Halfdan, który runami wyrył swoje imię na galerii wielkiej świątyni Hagia Sofia.
Szlak do Bizancjum nie był jednak jedynym, który przebiegał przez ziemie ruskie. Ambitniejsi kupcy i podróżnicy wybierali sobie szlak wołżański, który prowadził ku ziemiom Bułgarów, Chazarów, nomadów, a w końcu na pustynię Arabii oraz do siedziby Abbasydów Bagdadu. Na trasie tej rozwinął się potężny ośrodek handlowy Bułgar, kontrolowany przez plemiona bułgarskie. Był on pierwszym targowiskiem, na którym Skandynawowie zetknęli się z potężnymi dostawami srebra ze świata arabskiego. Wikingowie nabywali całe masy arabskich dirhemów. Ich apetyt na srebro był nieograniczony. W samej Skandynawii znaleziono około 60 tysięcy arabskich monet. Olbrzymie ilości znaleziono także zdeponowane w skarbach na południowych wybrzeżach Bałtyku. Eksport srebra z kalifatu trwał niesłabnąc do 965 roku, kiedy kopalnie Samanidów uległy wyczerpaniu. Do 1015 roku znaczenie arabskiego srebra całkowicie wygasło i przerwało się połączenie ze wschodem. Jeśli chodzi o południowe wybrzeże Bałtyku, zamieszkane przez plemiona słowiańskie, zachodnich Obodrytów, Wieletów, Rugian, Wolinian i Pomorzan, to funkcjonowały tutaj takie dwa modele powstawania osiedli rzemieślniczo-handlowych. Pierwszy z nich mówił o takim stopniowym, ewolucyjnym rozwoju osady, od takiej osady wiejskiej do formy, można już powiedzieć, wczesnomiejskiej. Tutaj takimi czynnikami sprawczymi miała być z jednej strony plemienna władza lokalna, a z drugiej strony sprzyjająca koniunktura gospodarcza. Jest to rodzimy słowiański model powstawania osiedla wczesnomiejskiego. I jako przykład takiego modelu wymieniany jest tutaj zespół stanowisk Bardy Świelubie, Kołobrzeg czy też wczesnośredniowieczny Szczecin. Jeżeli chodzi o ten zespół grodów w rejonie Dolnej Parsenty w gminie Dygowo, na gruntach wsi Świelubie i Bardy, to składał się on z dwóch grodzisk z VIII, IX i X-XI wieku, osad otwartych i rozległego cmentarzyska burhanowego. Mieszkańcy zarówno wcześniejszego grodu w Bardach, jak i tego późniejszego w Świelubiu aktywnie uczestniczyli w wymianie dalekosiężnej. Z grodem w Bardach związane jest również cmentarzysko kurhanowe z grobami przeważnie ciałopalnymi, niekiedy szkieletowymi, o bardzo zróżnicowanym wyposażeniu, które funkcjonowało od drugiej ćwierci IX do końca tego stulecia. Niektóre z nich ze względu na charakter pochówków i wyposażenie osób pochowanych uznawane były za skandynawskie. Kilka grobów zawierało typowo kobiece ozdoby stroju, co skłoniło badaczy do wniosku, że nad Parsentą osiedlały się całe rodziny ze Skandynawii. Na podstawie ogółu informacji uzyskanych w trakcie wykopalisk domniemywano istnienia gdzieś w pobliskim sąsiedztwie grodu, targu o dalekosiężnych powiązaniach. Skandynawowie mieli tutaj zamieszkiwać na współ z ludnością słowiańską. Za najważniejsze z punktu widzenia gospodarki uznano w tym regionie wydobycie soli. To właśnie sól mogła być powodem, dla którego społeczności skandynawskie, które chowały swoich zmarłych na cmentarzysku w Świelubiu w zgodzie z własnym obrządkiem, osiedliły się właśnie w tym miejscu. Drugim modelem osad rzemieślniczo-handlowych były tak zwane Seehandelsplätze. Były one tworami powstałymi w wyniku ingerencji z zewnątrz, ze współudziałem lokalnych elit władzy. Wskazywano tu przede wszystkim na taką dominującą rolę Skandynawów. Model ten jest obcy słowiańszczyźnie. Ośrodki tego typu powoływano ze współudziałem lokalnej władzy na peryferiach wspólnot plemiennych. Miały one z góry ustaloną zabudowę i wykształconą od początku strukturę społeczną, składającą się głównie z kupców i rzemieślników. Jako przykład tak powstałego ośrodka wymienia się zespół osadniczy w Męcklin Górkę nad Pianą. Składał się on z 10-hektarowej osady Męcklin, założonej przez Skandynawów w połowie VIII wieku oraz osiedla słowiańskiego Górkę na drugim brzegu rzeki. Inicjatywa założenia osiedla rzemieślniczo-handlowego w Męcklin wyszła prawdopodobnie od miejscowego środowiska słowiańskiego. Zadecydowały względy gospodarcze, wzajemna wymiana handlowa, a przede wszystkim chęć otwarcia się na rynki handlu dalekosiężnego. Do osady Męcklin przynależy cmentarzysko z grobami łodziowymi. Kamienne obstawy w kształcie łodzi wyraźnie nawiązują do skandynawskiego kręgu kulturowego. Z podobną sytuacją osadniczą mamy do czynienia także w Dirkow u ujścia Warnowy w pobliżu późniejszego Roztoku, na terenie wieleckiego plemienia Chyżan. Potem i także jeszcze w osiedlu zwanym Gross Strymkendorf nad Zatoką Wismarską, które jest utożsamiane z Emporium Rerik, wymienianym w rocznikach frankońskich z 808 roku, a także
Ralswik na Rugi nad Wielką Zatoką Jasłonską. Podobną genezę do tych właśnie emporiów rzemieślniczo-handlowych miało również emporium Truzo. Osada ta została założona w VIII wieku przez Dończyków w Zatoce Elbląskiej na pograniczu słowiańsko-estyjskim. Przez długi czas ten ośrodek był znany tylko z relacji Wulfstana, anglosaskiego żeglarza, który około 890 roku odbył podróż morską pomiędzy duńskim Hedeby a Truzo na pruskim brzegu Delty Wisły, płynąc wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku. Tekst jego relacji zamieścił król Weseksu Alfred Wielki w swoim przekładzie chorografii Paulusa Orozjusza. Przez wiele wieków poszukiwano bezskutecznie portu i osady. W końcu w 1982 roku, dzięki realizowaniu akcji archeologicznego zdjęcia Polski, odkryto na polderach zalewowych jeziora Drużno w pobliżu Janowa Pomorskiego pozostałości rozległej osady wczesnośredniowiecznej. Badania archeologiczne prowadzone do dnia dzisiejszego pod przewodnictwem doktora Marka Jagodzińskiego z Muzeum Archeologicznego w Elblągu pozwoliły ustalić ponad wszelką wątpliwość, że Truzo zostało odnalezione. Początkowo na przełomie VII i VIII wieku funkcjonował tam sezonowy punkt wymiany handlowej i rzemiosła. W IX wieku rozwinęła się już stała zabudowa z regularną siatką ulic i infrastrukturą portową. Truzo funkcjonowało do połowy X wieku. Nie wiadomo tak dokładnie, co spowodowało jego upadek. Prawdopodobnie złożyło się na to wiele elementów i przypuszcza się, że jednym z tych elementów był piracki napad i spalenie osady. Świadczyć o tym ma warstwa pożarowa obejmująca swym zasięgiem sporą część stanowiska. Osadę później co prawda odbudowano i funkcjonowała ona jeszcze do połowy XI wieku, ale stopniowo rolę głównego portu tego regionu przejął Gdańsk. Do ośrodków należących do jednego bądź drugiego modelu wskazywano na takie stanowiska, które się wyłamywały z tej definicji i są jakby takim połączeniem obu tych modeli. I ośrodkiem tego typu jest prawdopodobnie Wolin, gdzie z jednej strony właśnie doszło do takiego ewolucyjnego rozwoju od osady rybackiej do emporium, ale z drugiej strony wskazywano też na pewien wpływ przybyszów ze Skandynawii. Pierwsze wzmianki o Wolinie pochodzą z około 870 roku. Znalazły się one w żywocie świętego Ansgara, spisanym przez mnicha Rymbarta. Wzmianki o grodzie znalazły się także w opisach Ibrahima ibn Jakuba, żydowskiego kupca i podróżnika z 966 roku oraz Adama z Bremy z 1074 roku. Dietmar w 1000 roku określa gród jako Civitas Magna Livilni, a Adam Bremeński w 1074 określa nazwę i położenie Wolina Jumne u ujścia Odry na ziemi Słowian. Emporium Wolińskie uformowane było z kilku członów i dysponowało rozległym portem umożliwiającym przeładunki towarów, a Dziwna zapewniała bezpośredni dostęp do morza. Stosunkowo często występuje w źródłach pisanych pod różnymi nazwami – Jumne, Julin, Juni. Wczesnośredniowieczny Wolin bywa też utożsamiany z mityczną Winetą, bogatym grodem, którego mieszkańcy zostali ukarani przez bogów za ich pychę, a także Jomsborgiem, siedzibą bractwa wikingów, tzw. Jomsvikingów. W trakcie wykopalisk odkryto zabudowę mieszkalną i gospodarczą, nadbrzeże, port, także świątynię pogańskiego boga Trzygława, cmentarzysko kurhanowe, szkieletowe, ciałopalne oraz osady produkcyjne, a także wraki łodzi klepkowych i skarby srebrne. Wśród bogatego zbioru zabytków wyróżnia się zdecydowanie tzw. kompas słoneczny. Zabytek ma formę dysku z dębowego drewna i jest datowany na pierwszą połowę XI wieku. Dysk słoneczny mógł zostać przywieziony do Wolina wraz z wojskami skandynawskimi podczas najazdu Magnusa Dobrego w 1043 roku. Wolinianie uprawiali w akwenie Morza Bałtyckiego w zdecydowanej większości żeglugę przybrzeżną i raczej nie mieli potrzeby stosowania przyrządów nawigacyjnych. Nie można też wykluczyć powiązań z akwenem Morza Śródziemnego ze względu na podziałkę 12/24, typową właśnie dla znalezisk z tego regionu. Zgodnie z datami uzyskanymi w trakcie wykopalisk, najstarsza osada w Wolinie powstała na terenie późniejszego kompleksu pod koniec VIII wieku lub na przełomie VIII-IX stulecia. Po około 100 latach Wolin był już potężnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Centrum międzyregionalnej wymiany dóbr i ważnym węzłem komunikacyjnym. Okres pomiędzy drugą połową X a połową XI stulecia określa się mianem Złotego Wieku.
w dziejach miasta. Jego okres wyznaczają najazdy Duńczyków pod koniec XII wieku. Te nadbałtyckie centra handlowe, o których tutaj opowiadałam, funkcjonowały przez trzy wieki, od VIII do X wieku włącznie. Ich powolny schyłek z końcem X stulecia wiązał się z narastaniem i umacnianiem władzy feudalnej, jaka nastała wraz z pojawieniem się nowej formy rządzenia państwem. Feudołowie, dysponujący siłą militarną, nie byli zainteresowani utrzymywaniem tego typu ośrodków, gdzie główną rolę odgrywali jednak Skandynawowie. Stąd zadania dawnych centrów przejęły nowe ośrodki. Na przykład duńskie Truzo zastąpił Gdańsk, a także duńskie Hedeby Szlezwik, szwedzką Birkę Sigtuna. Na znaczeniu straciły potężny również Wolin oraz Stara Ładoga w północno-wschodniej Rusi. Ta nadbałtycka strefa gospodarcza była istotnym elementem krajobrazu kulturowego wczesnośredniowiecznej Europy. Dzięki aktywności kupców fryzyjskich i skandynawskich ludy nadbałtyckie zyskały połączenie z ówczesnymi centrami cywilizacyjnymi – Bizancjum, Bagdadem, Samarkandem. Szlakami handlowymi wędrowały nie tylko towary, ale także nowe idee i prądy kulturowe. Powstawała eklektyczna sztuka, przenikały rozwiązania technologiczne, systemy organizacji życia społeczno-gospodarczego czy trendy w budownictwie. Skandynawowie mieli także olbrzymi wkład w pulę genetyczną europejskich społeczeństw. Na podstawie analiz genomu potwierdzono rozliczne ruchy Skandynawów w okresie wikińskim, tych zamieszkujących obecną Danię do Anglii, dzisiejszą Szwecję na wschód, do krajów bałtyckich. Z kolei mieszkańcy Norwegii żeglowali ku Irlandii, na Islandię i Grenlandię. Działało to oczywiście w drugą stronę. Do Skandynawii napływała także ludność głównie z południa i ze wschodu. Wszystkie te zjawiska miały naprawdę olbrzymi wpływ na kształtowanie się również i współczesnej Europy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie wykładu. Tutaj jeszcze wykorzystane przeze mnie ilustracje. Dziękuję serdecznie i zapraszam również do wysłuchania innych wykładów dostępnych na kanale naszego muzeum. Do widzenia.